Dziś wchodzimy do kolejnego budynku, który jest wkopany w ziemię. Właśnie widzimy, jak schodzę po schodach. Głos dogrywam, bo tupanie i tak by wszystko zagłuszyło. Widzimy, że ten poziom zero jest sztuczny, tak naprawdę tu się schodzi w dół trochę i także wchodzi się na parter do góry. Jest to budynek, w którym okna do sal są na zewnątrz, są na ziemi, ale już wszystko, co jest pod parapetem, jest poniżej poziomu. Dokładnie tak samo jak w głównym gmachu Politechniki. Ta zasada dotyczy większości budynków, które się znajdują w kampusie. Tu widzimy, że ta dolna kondygnacja jest całkowicie przerobiona i wydaje mi się, że oryginalny poziom był jeszcze niżej, tylko po prostu zrobiono je takie niskie. Być może tam był gruz albo jakaś glina na przykład i nie zdołano jej usunąć, więc pozostało to tam. Tutaj mamy klatkę schodową. Piękna, piękna klatka schodowa, ale nowa. Widzicie, to jest lastryko. To jest wszystko nowe. Zrobione niby w stylu, że niby to było od zawsze, ale tej klatki schodowej mogło tu w ogóle nie być. Jesteśmy w okrągłym pomieszczeniu z kopułą. Za chwilę kopułą zobaczymy. Widzicie? Tak, kopuła jest taka jak wszędzie w budynkach z kopułami. Kiedyś prawdopodobnie były tam w tych kratkach jeszcze takie okrągłe kwiatuszki, ale ponieważ tutaj była wojna i tak dalej, to pewnie wszystko zostało zniszczone. Jest to jakaś forma rekonstrukcji. Na górze był świetlik, ale teraz jest tam już tylko taki rodzaj lampy zamontowany. Teraz zobaczymy. O, właśnie trochę ją widać. Możliwe, że kiedyś tam była latarenka, taka typowa. No, teraz to tak, teraz jest mocno przebudowane. W ogóle budynek jest po remoncie, ale zobaczcie, oryginalne drzwi są wysokie, natomiast tam, gdzie wchodzimy już do wtórnego podziału, to już są zwykłe, na poziomie 2 metrów, takie, w takiej ludzkiej skali, tak? Natomiast cała reszta to są bardzo, bardzo wysokie wnętrza, tak jakby dla ludzi zbudowane, które mają, którzy mieli może 2,5 metra wzrostu, tak mniej więcej. Ja jestem wysokim człowiekiem i nadal jest to dla mnie bardzo, bardzo wysokie wnętrze. No tutaj wyglądamy na zewnątrz. Tam jakiś budynek taki jakby ze schronem. Dobra, idziemy na kolejne piętro. Lepiej widać stąd kopułę. Piękny, piękny budynek. Ostatnio się remontuje na zewnątrz, więc będzie co oglądać. Teraz tam są rusztowania, to nawet nie nagrałam. Idziemy na górę, znowu po tym lastryko. Może tutaj, może ten budynek miał zupełnie inny układ, tylko został po prostu przebudowany na początku XX wieku albo pod koniec XIX i dlatego mówi się, że wtedy go zbudowano, ale ja już nawet nie pytam, kto go zbudował, domyślam się, że pewnie pan Schiller, bo któż by inny, tak? Albo coś w tym stylu. Tutaj mamy zdjęcie jeszcze. Tutaj widać, że wszystko jest z lastryko, czyli to jest nowe. Tam na dole mamy ten poziom niby zera, ale w rzeczywistości on jest pomiędzy piętrami. No takie widać, że prawdopodobnie był bardzo zniszczony ten budynek i środek miał wypruty i po prostu go przerobiono tak, żeby człowiek się mógł w tym dobrze poruszać. Człowiek niższy oczywiście. Natomiast te główne otwory zostały i one są wysokie. Tutaj mamy jeszcze inny budynek po sąsiedzku, gdzie znalazłam, zobaczcie co, faraona. Tak, wyobraźcie sobie, że klasycystyczne budynki z taką antycznym wzornictwem poznajemy po tym, że mają na kolumnach faraonów. No to jest ten budynek z faraonem. Oczywiście ciężko się do niego dostać, ale spróbujemy. Oczywiście okna nisko w posadzce. Widzicie? Piętro pod ziemią. Dobra, wbijamy na krzywy ryj. Okna na poziomie gruntu i faraon. Oczywiście wszędzie remonty. A ciekawe, co to za dziwny budynek w środku. Może schron. A to jest budynek, o którym mówiłam na innym odcinku Cudów. Taka stara niby kotłownia.
Z tym, że ona jest zbudowana z zupełnie innej cegły niż Kołin, więc prawdopodobnie te budynki są w zupełnie innym wieku. Oczywiście też jest zakopana w ziemi i ma okna zupełnie pod poziomem ziemi. Są one sprytnie ukryte, obmurowane i przykryte kratami, żeby się nikt nie interesował, ale są. Jest ich bardzo dużo. Można powiedzieć, że ciągną się przez cały budynek. No proszę, to pierwsze z nich. Widzicie, wymieniono stolarkę na plastikową, ale okna zostały, dlatego że obowiązują nas przepisy odnośnie zabytków. Nie można tak sobie zamurowywać okien bez zgody konserwatora. Łatwiej je po prostu schować. No to schowaliśmy i nikt nie zwraca na nie uwagi. Ja je zobaczyłam pierwszy raz w życiu, jak do niego podeszłam, ponieważ się spodziewałam, że są. Tak normalnie to w ogóle nie zwróciłam na nie uwagi, chociaż nawet miałam zajęcia w tym budynku przez chwilę, ale nie zauważyłam tych okien, dopiero w tym roku. Także trzeba zwracać uwagę nawet na budynki, które się zna, bo można było nie zwrócić uwagi na detale. To jest w takiej części prowadzącej do parkingu. Ona jest średnio użytkowana. O, widzicie, parking jest, a tu jest jakieś wejście. Ono też jest bardzo wysokie, ale już ma zmienione drzwi. Także nie ma klamki na wysokości oczu, ale mogła mieć. O, to jest ten komin. Zupełnie inna cegła. A to mały bonus. Budynek spoza kampusu, ale takie ciekawe coś, prawda? Ciekawy tytuł. I oczywiście też są okna. Widzicie. Także one są wszędzie. No ciekawe, co na to pan Artur Lalak. No bo według niego te budynki nie istnieją w Polsce. To proszę, gdzie człowiek nie pójdzie, to takie dziwne rzeczy są. No, kolejne takie schowane. Nie interesuj się człowieku. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na następne filmy.